kolumnistami, nauczycielami wiedzy o kulturze. Czy są wśród Państwa osoby o wykształceniu artystycznym, historycy sztuki? To, o czym będę mówiła, zapewne jest przynajmniej częściowo Państwu znane. Natomiast chciałam zaproponować pewien rodzaj uporządkowania tych informacji i pewne tropy interpretacyjne, które mam nadzieję okażą się dla Państwa przydatne. Takie pierwsze zupełnie podstawowe pytanie, z którym spotykamy się najczęściej w rozmowach o sztuce współczesnej, to takie pytanie, czy możemy nazwać część z tych działalności sztuką? Czy to jest sztuka? Co w ogóle jest sztuką? To pytanie wydaje się dość banalne i wydaje się, że znamy na nie dość intuicyjnie odpowiedź. Natomiast z punktu widzenia estetyki odpowiedź jest bardziej złożona. Problem polega głównie na tym, że definicje sztuki zmieniały się historycznie. I to zmieniały się w sposób taki dość radykalny. Sztuką nazywano rozmaite działalności i w rozmaity sposób sztukę definiowano. W starożytności, w starożytnej Grecji, sztukę rozumiano jako technę, czyli dosłownie technikę, umiejętność wytwarzania rzeczy wedle pewnych reguł. Stąd zakres sztuki był niezwykle szeroki. W skład sztuki wchodziły zarówno architektura, rzeźba, malarstwo, ale też takie dziedziny jak arytmetyka, logika, retoryka oraz rzemiosła, krawiectwo, stolarstwo, garncarstwo. Poza tą umiejętnością wytwarzania wedle reguł nie widziano między tymi działalnościami jakichś innych pokrewieństw i nie rozróżniano specjalnie między tymi działalnościami. W średniowieczu widać wyraźne rozróżnienie na sztuki wolne, tudzież wyzwolone i mechaniczne. Tutaj zarysowuje się tendencja, która pojawiła się już w starożytności. Mianowicie to, że wyżej ceniono tą działalność, która wymagała wysiłku intelektualnego, od tej, która wymagała wysiłku fizycznego. Stąd również sztuki plastyczne, takie jak rzeźba czy architektura, były nieco niżej oceniane niż poezja, literatura, muzyka, czy właśnie logika, czy arytmetyka. Dopiero pod koniec XVII wieku sztuki plastyczne zaliczono do tej wyższej kategorii sztuk wyzwolonych. Najprawdopodobniej przyczyniły się do tego traktaty pisane przez wielkich mistrzów renesansu, Albertiego, Da Vinci, Albrechta Dürera, którzy po pierwsze dali reguły sztuki i namysł estetyczny, a jednocześnie podnieśli status twórcy bardzo wyraźnie. Już w starożytności i przez cały okres właściwie do końca XIX wieku sztukę definiuje się w sposób mimetyczny, jako naśladującą naturę. Ale jeszcze nie mówi się, w jaki sposób sztuka naśladuje naturę. Dopiero pod koniec XVIII wieku Charles Batteau w dziele o znaczącym tytule Sztuki piękne sprowadzone do jednej zasady wyróżnia właśnie piękno jako tą cechę charakterystyczną dla sztuki. Tutaj właściwie ten tytuł mówi wszystko. Batteau wyróżnia 7 sztuk pięknych, które najczęściej nam współczesnym również kojarzą się ze sztuką najprościej. Malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, poezję, taniec i wymowę, tudzież retorykę, która być może jest tutaj mniej intuicyjna. I to właśnie piękno sztuki wykładane właśnie w akademiach sztuk pięknych zaczynają funkcjonować wedle tej zasady. Sztuka naśladuje naturę, ale wybiera z niej to, co piękne. Na slajdzie mamy śmierć Marata, klasycystyczny obraz Jacques'a Louis Davida.
Wydaje się, że on naśladuje rzeczywistość, konkretne historyczne wydarzenie, zamordowanie Malata przez służącą. Jednak kiedy przyjrzymy się mu bliżej, wydaje się, że artysta, prywatnie zresztą przyjaciel zamordowanego, dokonał tutaj pewnych istotnych zmian. Możemy domyślać się, że scena zabójstwa wyglądała dość dramatycznie, a jednak na obrazie Jacques'a Louis Davida Malat ukazany jest pełen spokoju. Jego twarz oświetla rodzaj światła, słynna wanna wystylizowana jest na grecki sarkofag. To są świadome zabiegi zmierzające do tego, żeby z Malata uczynić świeckiego męczennika rewolucji, żeby pokazać go jako pełnego spokoju przewodnika narodu. Ta scena tak nie wyglądała. To jest rodzaj inwencji artysty, który zamierza w jakiś sposób kreować sytuację i nasz jej odbiór. Sztuka dosyć wcześnie zdaje sobie sprawę z takiej możliwości wpływania na nasze emocje, kreowania rzeczywistości. Dla nas bardzo ważne będzie rozróżnienie między sztuką współczesną, która jest zasadniczym tematem naszego namysłu, a sztuką nowoczesną. Za sztukę nowoczesną uznaje się najczęściej sztukę późnego modernizmu, mniej więcej od impresjonizmu, oraz wielką awangardę, nazywaną często ostrzem modernizmu. Czyli generalnie koniec XIX wieku do mniej więcej lat 30. wieku XX. Za sztukę współczesną umownie uznajemy sztukę po II wojnie światowej, od neoawangardy lat 50., 60. oraz sztukę najnowszą, 70., 80. związaną z postmodernizmem oraz sztukę najnowszą. Tutaj zachodzi bardzo wiele zmian. Artyści zaczynają zastanawiać się nad samą istotą sztuki. Nie chcą, żeby ona była definiowana przez inne dyskursy. Filozoficzny, estetyczny, kulturowy, obyczajowy. Chcą sami tworzyć reguły sztuki. Stąd często w tej działalności artystycznej występuje refleksja właśnie nad istotą sztuki i jej regułami. Wyraźna jest też ucieczka od przedstawienia. Ta sztuka nie chce być mimetyczna, nie chce naśladować rzeczywistości, woli albo ją przedstawiać w sposób krytyczny, polemiczny, albo wręcz kreować. Często w sztuce współczesnej artysta odwołuje się do czynnego udziału odbiorcy. Chce wciągnąć go w proces tworzenia sztuki, chce, żeby odbiór sztuki był odbiorem aktywnym. Nie byłoby sztuki współczesnej w jej obecnej, znanej nam formie, gdyby nie wielka awangarda, zwana wielką rewolucją w sztuce. To naprawdę była ogromna przemiana. W sumie tylko ćwierćwiecze, tylko 25 lat zmieniło w sztuce właściwie całą dotychczasową jej tradycję. Od tej filozoficzno-estetycznej przez artystyczną do postrzegania takich podstawowych wartości estetycznych jak piękno, wzniosłość, wdzięk, tragizm. Wielka awangarda związana jest właściwie z zbiorczym terminem na wiele nowych kierunków, które pojawiają się niemalże jednocześnie w tym czasie. Takie podstawowe to ekspresjonizm, fowizm, kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm czy konstruktywizm. Bardzo trudno jest mówić o awangardzie w sposób ogólny, ponieważ te kierunki często różniły się między sobą zasadniczo, ale wspólne dla awangardy będzie zdecydowane odrzucenie tradycji, poszukiwanie zupełnie nowych środków wyrazu. Świadomy antyestetyzm, przeciwstawienie się
definicją estetycznym i wartością estetycznym uznawanym do tej pory. W takim najprostszym ujęciu odbiorcy to jest powiedzenie jednego: ta sztuka nie chce już być ładna, nie chce się podobać, czasem jest wręcz świadomie antyestetyczna, w naszym odbiorze często wręcz nieładna, szokująca. Kolejna sprawa to aleatoryzm, czyli zdanie się w pewnych elementach na przypadek, obecne zwłaszcza w dadaizmie czy surrealizmie. To zaprzecza dotychczasowemu pojmowaniu dzieła sztuki jako pewnej dokładnie zaplanowanej całości, pewnego spójnego wewnętrznie artefaktu. Tu jest przypadek, niespójność, różnica. Na slajdzie mamy jedno z najsłynniejszych dzieł awangardowych, kubistycznych, Panny z Awignonu Pabla Picassa z 1907 roku. Po pierwsze nie panny, tylko prostytutki. Po drugie nie z Awignonu, tylko z zaułku awignońskiego w Barcelonie. Dzieło, o którym sam Picasso mówił, że przede wszystkim interesuje go tutaj relacja. Relacja między kształtami, barwami, płaszczyznami koloru. I jest to relacja nie harmonijna, jakby chcieli tego dawni teoretycy sztuki, tylko zdecydowanie przeciwstawiająca się, taka dość agresywna w formie. Ale również temat wydaje się nieprzypadkowy. Krytycy, a na początku dzieło to wzbudzało wiele kontrowersji, w tej chwili jest uznawane za arcydzieło tego okresu, zwracali uwagę na wyzywające, a jednocześnie wydaje się zdeformowane ciała modelek, twarze, o których mówiono, że są wręcz zwierzęce. I ten temat, charakterystyczny zresztą dla wielkiej awangardy, nie historyczny, mitologiczny, sakralny, tylko przedstawiający codzienne życie osoby praktycznie z marginesu społecznego. Zwolennicy czy osoby, które zdecydowały się poświęcić temu obrazowi dłuższą chwilę refleksji, zwracały uwagę, że te pozy wyzywające są w niezwykły sposób podkreślone właśnie przez te kubistyczne formy, że owa deformacja twarzy w jakiś sposób odzwierciedla bardzo smutny los owych kobiet. Zwracano uwagę, jak smutne są ich oczy i jak ta nowa forma być może dobrze, trafnie oddaje ów problem. Problem ludzi życiowo przegranych, nie radzących sobie ze swoim życiem i rzeczywistością. Ta sztuka potrafiła poruszyć nowe, ważne tematy i poruszyć głęboko odbiorców. Ale chyba najważniejszym dla nas wynalazkiem awangardy jest ready-made, czyli gotowy przedmiot, zwany z francuska również objet trouvé, czyli przedmiotem znalezionym. Twórcą terminów i autorem pierwszych ready-mades był Marcel Duchamp, wielki awangardowy twórca, ekscentryczny artysta, eksperymentator. Takie najbardziej jego znane ready-mades to koło rowerowe, suszarka do butelek i fontanna, którą widzą Państwo na slajdzie. Chyba najsłynniejsze dzieło Duchampa, uznane zresztą przez ekspertów, krytyków sztuki i teoretyków za najwybitniejsze dzieło XX wieku. Dlaczego? Bo przecież jeśli przyjrzymy się temu dziełu, to widzimy, że jest to po prostu, nie bójmy się tego powiedzieć, pisuła. Jeżeli ready-made jest przedmiotem gotowym, czyli niewykonanym nawet przez artystę, tutaj upada kolejny sposób definiowania dzieła sztuki jako przedmiot oryginalny, autentyczny, wykonany przez artystę. Jeżeli jest to przedmiot znaleziony, no to domyślamy się, gdzie ów przedmiot mógł zostać znaleziony. Tak? Tutaj to działanie
anestetyczne, czyli działanie przeciwko pięknu, przeciwko wzniosłości, przeciwko wyjątkowości, wydaje się wyjątkowo silnie zarysowane. Artysta wybiera ten przedmiot z jego dotychczasowego otoczenia, innym artystycznym gestem z galerii, na tym inny owa fontanna, podpisuje pseudonimem, który zresztą jest nazwiskiem producenta owych pismów. Przez ten swój artysta wybiera temu przedmiotowi jego dotychczasową funkcję użytkową zupełnie nowe znaczenie. Ten przedmiot pozbawiony swojej funkcji użytkowej staje się wyłącznie przedmiotem estetycznym, przedmiotem sztuki, ponieważ nie może dłużej funkcjonować jako rzecz użytkowa, czy przedmiot użytkowy. Ale jeśli tak, to możemy się zacząć zastanawiać, jak właściwie mamy odróżnić dzieło sztuki od zwykłego przedmiotu, jeśli wyglądają praktycznie tak samo. Gdzie ta różnica jest widoczna? Tutaj z pomocą może nam przyjść teoria współczesnego krytyka sztuki i estetyka amerykańskiego Artura Colemana Danto, który to jest jedyna teoria sztuki współczesnej, ale wydaje się, że w tym kontekście może być dla nas użyteczna. Artur Colman Danto uczynił takie spostrzeżenie, że kiedyś dla odbioru sztuki wystarczała nam percepcja zmysłowa. Jeżeli chodziło o sztuki wizualne, to był to oczywiście wzrok. Jeżeli chodzi o muzykę, poezję, czytaną, śpiewaną, był to słuch. Ta percepcja zmysłowa wystarczała dla odbioru dzieła. Ale w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze zwykłym przedmiotem i dziełem sztuki, które wyglądają dokładnie tak samo, wydaje się, że potrzeba czegoś więcej, że tutaj percepcja zmysłowa okazuje się niewystarczająca. Według Danto tym czymś jest wiedza. To jest wiedza z historii sztuki, wiedza na temat pewnych teorii estetycznych i na temat pewnych odniesień kulturowych, społecznych, obyczajowych. Dzieło sztuki według Danto posiada coś, czego nie posiada zwykły przedmiot. Mianowicie znaczenie i odniesienie do świata. Tego nie posiada zwykły przedmiot. Na slajdzie mamy słynny przedstawiciela pop artu. Andy Warhol wykonał 1:1 tak po okresie płatkach. Były tekturowe pudełka, wykonał je. Billboxy kosztowały prawdopodobnie ułamki centa, a i dzieła Warhola cen nawet kilkuset tysięcy społeczeństwa konsumpcyjnego, które były częścią artysty, dominującą w myślenia. Tego oczywiście po płatach mydlanych i dalej. To Andy Warhol już awangarda współczesna. Awangarda zaczęła rozwijać w latach 50. i 60. Jeszcze bardziej pod pewnymi względami. Poszukiwała pełnię motywów wyrazu. Dla nas będą trzy kierunki. Konceptualizm, który kwestionuje istnienie dzieła sztuki jako artefaktu, zastępując je pomysłem, ideą, oraz sztuka zdarzeniowa, takie kierunki jak happening czy performance, które z kolei dzieło sztuki zastępują pewnym działaniem, procesem, kontraakcją z widzem. Tu jeszcze silniej niż w awangardzie pojawia się element szoku i prowokacji. To często celowe, świadome przekraczanie norm obyczajowych, a często i granic dobrego smaku. Można zapytać, po co robić takie rzeczy, po co prowokować. Tu wywołanie elementu szoku to jest postawienie widza w pewnej specyficznej sytuacji, dysonansu poznawczego, pewnego rodzaju bezradności, kiedy nasze przyzwyczajenia poznawcze, tradycje, wartości zaczynają zawodzić, kiedy jesteśmy postawieni w sytuacji pewnego kryzysu, który konfrontuje nas i otwiera na zupełnie nowe perspektywy. I czasem takie działanie dosyć silne pozwala nam na zajęcie czy przyjęcie zupełnie nowej perspektywy poznawczej, czy przemyślenie swojej dotychczasowej postawy. Pozwala na zadanie sobie pewnych pytań, na właściwie poniekąd wymusza jakąś wewnętrzną refleksję. Po to artyści stosują rozmaitego rodzaju prowokacje. Konceptualizm.
nazywany również sztuką pojęciową, zdematerializowaną, postprzedmiotową. Dlatego, że odchodzi od tradycyjnego rozumienia dzieła sztuki jako artefaktu, jako przedmiotu fizycznego, który możemy podziwiać w galeriach, muzeach czy innych miejscach. Sztuka konceptualna to często sam pomysł, przepis na wykonanie pewnej operacji w naszej wyobraźni, w naszym umyśle. Często niemal zupełnie obywa się bez swojego fizycznego nośnika. Czasem wystarcza zamysł, pomysł, demonstracyjny gest. W przypadku dzieła Josepha Kossutha Jedno i trzy krzesła, artysta wykonał rodzaj przepisu na wykonanie instalacji w galerii. Jeżeli Państwo oglądaliby zdjęcia z tej instalacji w internecie, to natrafią Państwo na bardzo różne krzesła, bo po prostu przedmioty się zmieniają. Artysta opisał, że w pomieszczeniu galeryjnym należy postawić krzesło, po jednej jego stronie umieścić fotografię w skali 1:1, natomiast po drugiej stronie słownikową definicję krzesła, którą podał. Stąd w różnych galeriach używano różnych krzeseł i różnych fotografii. Tym, co się nie zmieniało, była tylko definicja. Sam autor nigdy nie sygnował poszczególnych instalacji, sygnował tylko ów przepis. Teraz owa instalacja zadaje nam ciekawe pytanie na temat samego przedstawienia, samego dyskursu relacji pomiędzy przedmiotem, jego najdokładniejszym mimetycznym przedstawieniem, jakim jest fotografia w skali 1:1, oraz dyskursem językowym, ideą, to jest definicja słownikowa. Już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że te dyskursy zaczynają się rozmijać, że przedmiot, jego mimetyczna reprezentacja i jego nazwa czy definicja to są trzy różne dyskursy, które nie do końca dają się do siebie przyłożyć. Kolejny przykład sztuki konceptualnej, która działała już również na odrobinę na zasadzie happeningu, to słynny utwór 4:33 Johna Cage'a. Pewnie nie będzie dla Państwa nowością, że to są po prostu 4 minuty i 33 sekundy ciszy. Stąd ta partytura jest właściwie zupełnie pusta. Utwór początkowo napisany był na fortepian, ale zdarzają się również wykonania symfoniczne. Serdecznie polecam obejrzenie takich wykonań w internecie, bo to naprawdę dość zabawnie wygląda, kiedy muzycy orkiestry zajmują miejsca przy instrumentach i na znak dyrygenta rozpoczynają, no właśnie, 4:33 sekundy ciszy, dokładnie. Czego wtedy słuchamy tak na dobrą sprawę? Być może samych siebie, być może odgłosów z widowni czy audytorium, kiedy publiczność zaczyna dość nerwowo szeleścić krzesłami, przeglądać program, pytać się półgłosem, kiedy się zacznie, co to ma być, albo opuszczać salę. Oczywiście w tej chwili, bo utwór ma już około 50 lat, on nie szokuje i nie zadziwia, tak jak na początku, ale było to dosyć duże wydarzenie, które oczywiście było też pewnego rodzaju prowokacją, tak? Oddziaływaniem na emocje widza, którego dotychczasowe przyzwyczajenia zostały w jakiś sposób zawiedzione. Kolejne ciekawe przykłady dzieł konceptualnych. Piero Manzoni, jeden z wybitniejszych artystów konceptualnych włoskich, wystawił oddech artysty. To jest balonik zawierający jego oddech. Oczywiście jest to pewnego z tego wysokiego statusu artysty,
którego no, niemalże każde działanie urasta do rangi symbolu. Z drugiej strony oddech to rzecz tak ulotna, ma bogatą symbolikę, prawda? Jednocześnie jest niemalże synonimem życia, tak? Jakiegoś wręcz boskiego tchnienia. Z drugiej strony czymś, co by z tego balonika po prostu całkowicie rozpłynęłoby się nam w powietrzu. Tutaj artysta gromadzi te rozmaite odniesienia i dość prowokacyjnie wystawia swój własny oddech. Ale nie tylko. Artysta podpisywał się na ciałach ochotników. Najczęściej to byli celebryci albo jacyś znajomi przyjaciele artysty, którzy chcieli stać się żywym dziełem sztuki. I za pomocą tego artystycznego gestu podpisu artysta czynił z żywych osób no taki gest szalenie mocny, prawda? Gest kreatora, żywe dzieła sztuki. Na tym Manzoni nie poprzestał. Chyba takim jego najbardziej totalnym gestem było ogłoszenie całej kuli ziemskiej za swoje dzieło sztuki. Tutaj już mamy do czynienia z takim gestem totalnym, który w dodatku jest trudny do ogarnięcia. Tak? To o tym dziele już nie sposób pomyśleć jako artefakcie, o czymś spójnym, możliwym do wystawienia w jakikolwiek sposób. Jeśli chodzi o polską sztukę konceptualną, to ciekawe były instalacje Ewy Partum. Tutaj mamy przykład jej instalacji i jednocześnie happeningu Legalność przestrzeni, która miała miejsce na Placu Wolności w Łodzi. Miejsce oczywiście nieprzypadkowe. Artystka wystawiła na jednym z głównych placów miasta całe mnóstwo różnych znaków zakazu, od prostych zakazów wjazdu do rozmaite w tych czasach częste zakazy. Nie dotykać, nie wchodzić, nie zabierać głosu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Umieszczenie tych zakazów na Placu Wolności było oczywiście odniesieniem do istniejącego reżimu politycznego, tak, rodzajem artystycznego sprzeciwu wobec tego reżimu głosem za wolnością. I instalacja Poezja aktywna. Już z 2009 roku Ewa Partum cały czas tworzy, w tej chwili głównie w Niemczech. Tu mamy wyraźne odniesienie już w tytule. Poezja aktywna, Tadeusz Peiper bez okoliczniki, czyli odniesienie do krakowskiej awangardy, do poezji futurystycznej. Artystka rozrzuciła w galerii tekturowe litery, które poruszane były za pomocą przeciągu, kroków zwiedzających, roznoszone w dość przypadkowy, właśnie taki aleatoryczny sposób. Niektórzy widzowie układali z nich własne słowa, ale przede wszystkim powstawały słowa zupełnie nowe przez to przypadkowe działanie czy to wiatru, czy to kroków widzów. Kiedy nowe znaczenia powstawały przez przypadek, rozbijały się, powstawały zupełnie nowe. Artystka rozrzucała również te litery na ulicach, w lesie, na wietrze, na morskich falach, kiedy to już żywioły podejmowały ten trud tworzenia nowych słów, tworzenia nowych znaczeń. A tutaj mamy wpisujący się w ten kierunek przykład ze sztuki współczesnej, praca dyplomowa Anny Komik. Pod prostym tytułem Moje włosy. Z prostego zabiegu obcięcia włosów artystka uczyniła swoją pracę. Tu mamy te włosy ułożone na kształt mandali w koło, takie podstawowe, najbardziej regularne figury geometryczne. Otoczona ta mandala jest fotografiami artystki no, w różnych ujęciach z owymi swoimi obciętymi lokami. Obcięcie włosów ma bardzo wiele odniesień kulturowych. Od biblijnego Samsona, gdzie obcięcie włosów jest aktem pozbawienia siły, tak pozbawienia mocy, przez rozmaite działania kulturowe o takim znaczeniu inicjacyjnym, przykładowo pierwsze posłanie chłopca, tak, czy oczepiny w czasie wesela,
które symbolizują przejście kobiety do innego stanu, tak? Od panny do mężatki, która będzie miała zupełnie nowe obowiązki. Z drugiej strony nasza współczesna kultura, która wysoko ceni sobie atrakcyjność fizyczną, zdaje się wyglądem zewnętrznym, włosami zajmować bardzo dużo. Tak? To jest taka dziedzina, która najczęściej zajmuje nam sporo czasu i starań, żeby wyglądać dobrze. Jeśli połączymy te wszystkie znaczenia, to ten prosty zabieg obcięcia włosów staje się takim zabiegiem znaczącym, z wieloma odniesieniami w kulturze, a jednocześnie jakimś rodzajem odniesienia do kultury współczesnej. Widać też, jak bardzo zmienia się podejście do tak prostej czynności. Można dodać, że tutaj artystka materią sztuki, materiałem uczyniła element swojego własnego ciała. Tak? To nie jest tworzenie w rzeczywistości zewnętrznej, tylko to jest praca również na własnym ciele i na własnym wizerunku. Sztuka zdarzeniowa, performance i happening. Różnica między nimi jest dość subtelna. Happening to najczęściej działanie o bardzo luźnym przebiegu, bez jakiegoś precyzyjnego scenariusza. Dziejące się najczęściej w przestrzeni publicznej, często oddolne, spontaniczne. Prekursorem happeningu w Polsce był Tadeusz Kantor. Bardzo znane były happeningi pomarańczowej alternatywy. Współcześnie organizuje je chociażby Paweł Altamer. Na slajdzie mamy jeden z happeningów słynnych pomarańczowej alternatywy we Wrocławiu. Lato 1987 roku było ponoć niezwykle upalne, więc młodzi ludzie przebrani w koszulki z tym napisem organizowali publiczny protest. Lecz z upałami. Oczywiście odniesienie polityczne dawał ten drobny nawias, tak? Gdzie w gruncie rzeczy młodzi ludzie nie protestowali przeciwko pogodzie, tak? Tylko przeciwko politycznemu reżimowi czy przemocy stosowanej przez władzę w pokojowy, zabawny, ironiczny sposób. Performance jest raczej sztuką zdarzeniową, ale raczej rodzajem interakcji między artystą i jego widownią. Najczęściej w jakiś sposób opiera się na obecności, ciele i działaniu bezpośrednim artysty oraz na wytworzeniu się rodzaju komunikacji, kiedy artysta wpływa w jakiś sposób na zachowania widzów, a widzowie obserwując mogą poniekąd podzielać emocje czy zachowania artysty, albo wręcz przeciwnie, reagować na nie w jakiś sposób sprzeciwu, włączenia się czy inny. Na slajdzie mamy słynny w latach 70. duet Kwiek Kulik, czyli Zofii Kulik i Przemysława Kwieka, działanie na głowę. A to już współczesny performance Katarzyny Kozy, Diwa reinkarnacja. Artystka przed widownią, zamknięta w takiej ogromnej klatce przypominającej taką staromodną klatkę dla ptaków, dla kanarka, śpiewała arię operową, przebrana w strój imitujący otyłe ciało kobiece. Ten strój sam faktycznie miał sporą masę. On dużo ważył i był dla artystki sporym obciążeniem. I jeżeli zastanowimy się nad tą klatką, to przecież trzymanie ptaków, czy śpiewających, czy ozdobnych, było rodzajem estetycznego działania. Tak, ptaki trzymano dla zmysłowej przyjemności, żeby cieszyć się ich widokiem i żeby słuchać ich śpiewu. To było działanie o charakterze zdecydowanie estetycznym. Tutaj, kiedy w klatce zamknięty jest człowiek, no to stawia ten element klatki, złotej klatki odebrania wolności pod pewnym znakiem zapytania.
Z drugiej strony ten ciężki kostium wyraźnie utrudniał artystce śpiewanie. Widzowie mogli zauważyć, jak trudno jest jej nie tylko wydobywać głos, ale nawet oddychać. Jak ona się męczy, poci, jakie ma trudności z opanowaniem tego ciężkiego kostiumu. I mamy tutaj pewnego rodzaju odniesienie, że czasem własne ciało również staje się dla nas takim rodzajem klatki, kiedy zamiast pomagać nam na przykład realizować nasze plany, marzenia, zaczyna nam w jakiś sposób przeszkadzać czy utrudniać, kiedy staje się dla nas właśnie rodzajem klatki czy obciążenia. Tutaj mamy jeden z bardzo słynnych performansów niemieckiego artysty, konceptualisty i performera I Like America, America Likes Me. Bardzo słynny w swoim czasie performance, o którym pisały gazety w całej Ameryce, pytając, co ów niemiecki artysta może nam, Amerykanom, powiedzieć o naszej kulturze, o naszym amerykańskim stylu życia. A Boyce przyleciał do Ameryki samolotem, do galerii został przewieziony karetką na sygnale, a następnie zamknął się w pomieszczeniu galeryjnym z żywym, dzikim, nieoswojonym kojotem na kilka dni za kratami i w taki, żeby powiedzieć, nieagresywny sposób go oswajał. Znaczy nie próbował wydawać mu komend, uczyć go niczego, ani głaskać, tylko na zasadzie samej obecności wytworzyć przestrzeń zarówno dla siebie, dla człowieka, jak i dla tego kojota. Na slajdzie widzimy, jak tutaj Boyce, artysta i kojot wyglądają przez okno galerii, a w tle widać te wielkie wieżowce, widok dość przedziwny. Można się zapytać, dlaczego Boyce zrobił coś takiego. Kojot był w Ameryce zwierzęciem prawie zupełnie wytępionym. W swoich latach płacono konkretną sumę pieniędzy za każdą głowę, skórę czy zabitego osobnika. Z drugiej strony było to zwierzę święte Indian, rdzennych Amerykanów, których kulturę, podobnie jak kojoty, prawie zupełnie zmarginalizowano, przetrzewiono. Tutaj to dość delikatne działanie, próba koegzystencji artysty z tym świętym, prawie wytępionym zwierzęciem, była oczywiście krytyką tego kolonializmu i późniejszej polityki władz amerykańskich wobec rdzennych mieszkańców. Ale spójrzmy na drugi slajd. To dzieło Marioli Przyjemskiej z serii Seven Arts Boyce Coyote z 95 roku. To jest specyficzne dzieło. Mariola Przyjemska wybierała metki z ubrań, zmieniała je w niewielki sposób, wypływając lub dodając pewne elementy. Robiła wielkoformatowe fotografie i wystawiała je jako rodzaj obrazów. Tutaj mamy serię Seven Arts. Nie potrafilibyśmy zrozumieć tego odniesienia, gdyby nie odniesienie do siedmiu sztuk Batoh. Natomiast w wersji Marioli Przyjemskiej było to odniesienie do siedmiu nowych gatunków, które pojawiły się w neoawangardzie. W tym przypadku akurat do performance'u i to do konkretnego performance'u, bo to przecież jest kojot Boyce'a, który jest tutaj wyraźnie podkreślony. Czyli gdyby nie te odniesienia, gdyby nie wiedza z estetyki i historii sztuki, metka czy dzieło Marioli Przyjemskiej byłoby dla nas zupełnie nieczytelne. Ta sama materialność dzieła, czyli metka, to też specyficzne odniesienie. Tak? Taki niewielki kawałek materiału, który czasem uwiera nas za kołnierzem, wydaje się tak mało znaczący w porównaniu do całego ubrania, a to jednak często on decyduje o naszym wyborze, że kupujemy rzeczy z tym, a nie innym logiem, tej, a nie innej marki. On często decyduje o cenie danego produktu, od tego, czy dany strój jest modny, czy jest trendy. W związku z tym ma ogromne znaczenie w naszej kulturze konsumpcyjnej.
całość tych zestawień pozwala nam zrozumieć miło przyjemcy. Jeżeli spróbujemy podsumować to, co zostało powiedziane do tej pory, to możemy zaproponować Państwu następujące pomysły na pracę z uczniami. Po pierwsze, to pytanie, co nazywamy sztuką, co jest sztuką. Przy różnorodności definicji, wartościowań estetycznych, form artystycznych, które nas otaczają. To jest wiedza, wiedza, której się można po prostu nauczyć. Wiedza z zakresu historii sztuki, wiedza z zakresu estetyki, wiedza z zakresu teorii kultury. Po drugie, jak być świadomym odbiorcą sztuki, czyli jak wynajdować rozmaite odniesienia, powiązania do sztuki dawnej, ale i do kultury współczesnej, do polityki, do kultury masowej, do pewnego rodzaju przemian społecznych. To będą pewnego rodzaju umiejętności, tak, odnajdywania odniesień, samodzielnej interpretacji, ale również uzasadnienie dla własnych poszukiwań w bardzo różnych nieraz dziedzinach wiedzy. Jeżeli obserwowanie tej sztuki, która dzieje się wokół nas, potraktować jako rodzaj zdobywania wiedzy, to ona będzie doskonaliła naszą umiejętność obserwacji, umiejętność takiej pokojowej, kreatywnej partycypacji w życiu publicznym. Zwracało uwagę na różnorodność form społecznego dialogu, że w rozmaity sposób można wyrażać swoje poglądy, ale również będzie uczyła po prostu artystycznej ekspresji swoich sądów i emocji. Dalej kilka odniesień do sztuki współczesnej, do sztuki neoawangardowej. Tutaj mamy obrazy, dość tradycyjna forma, obrazy olejne Marcina Maciejowskiego, których tematem są wielcy twórcy neoawangardy. Tutaj mamy Beresia, prekursora performensu, i Tadeusza Kantora, który był prekursorem malarstwa informelu, reformy teatru, happeningu i innych rozmaitych form artystycznych, jak ambalaże. Marcin Maciejowski w okresie studenckim, w takim okresie wczesnym swojej twórczości, należał do grupy Ładnie, którą tworzyli w końcu lat 90. malarze, artyści głównie krakowscy, z których trzech, Maciejowski właśnie, Rafał Bujnowski i Wilhelm Sassner, zrobili nie tylko ogólnopolską, ale już ogólnoświatową karierę. Ci twórcy posługiwali się i posługują najczęściej dość tradycyjnymi technikami malarskimi. Często to jest malarstwo na płótnie, czy takie malarstwo plakatowe, chociaż Bujnowski tworzy dzieła związane ze sztuką internetu, Sassner kręci filmy. Tutaj mamy portret żony Wilhelma Sassnera, Anki, bardzo ceniony przez krytyków ze względu na tą swoją dość niezwykłą perspektywę, to spojrzenie z ukosa, a jednocześnie taki rodzaj zwyczajności w ujęciu tematu, charakterystyczny dla Sassnera, taki spokój, rodzaj wyciszenia. I schemat malowania papieża Rafała Bujnowskiego. Z jednej strony tradycyjna technika, malarstwo na płótnie, a z drugiej strony pokazanie procesu twórczego w jego kolejnych etapach. To był okres, kiedy sylwetka świętego Jana Pawła II była wielokrotnie reprodukowana, powielana, zresztą w różnych formach artystycznych. I tutaj Bujnowski, odnosząc się tak do tego zalewu wizerunków świętego, jednocześnie pokazuje nam sam proces wykonania prostego portretu. Czy właściwie tematem obrazu jest sam proces powtarzania dzieła. Teraz tutaj mamy dwa
klasyczne płótna renesansowe, Leonarda da Vinci, Mona Lisa i Święta Samo III. Czym one się charakteryzują? Obydwa płótna są skomponowane na zasadzie piramidalnej. To jest kompozycja piramidalna, zwana również trójkątną. Uważana za taki wynalazek kompozycyjny późnego, dojrzałego renesansu. W tle słynny akwatyczny krajobraz za Moną Lizą i krajobraz górski za tą grupą świętą Anną Samo III i Marią z Dzieciątkiem, namalowany z użyciem trzech perspektyw: geometrycznej oraz barwnej i powietrznej. Tutaj oczywiście przedmioty czy krajobraz, które są dalej, tak, muszą być odpowiednio przedstawione, odpowiednio proporcjonalnie mniejsze. Da Vinci zauważył również i opisał to w swoim traktacie o malarstwie, że użycie chłodnych barw, błękitów, zieleni, szarości, dodatkowo oddala przedmioty przedstawione przy pomocy tych kolorów, natomiast ciepłe kolory, takie jak żółcie, czerwienie, wydają się optycznie przybliżać przedmioty. Tutaj dla zwiększenia głębi mamy oczywiście te kolory chłodne oraz perspektywa powietrzna, czyli zauważenie faktu, że im większa odległość między obserwatorem a przedmiotem, tym większa również masa powietrza między nimi. A powietrze nie jest idealnie przejrzyste. Są w nim różne pyłki, czasem to powietrze porusza się delikatnie. W związku z tym kontury przedmiotów, które są daleko, wydają się rozmazywać, bo nie są już tak dobrze widoczne, co widzimy na tych obrazach. Te najdalej położone elementy krajobrazu już praktycznie kontury mają niewidoczne. I zobaczmy współczesny obraz Sasnala. Piramidalna, trójkątna kompozycja. I perspektywa zarówno geometryczna, jak i barwna i powietrzna, akwatyczny krajobraz za oknem, szarości, błękity, rozmazane kontury. Jednocześnie ta postać, właściwie taki trochę teatr cieni, przygarbiona, stająca na parapecie okna, którego rama wydaje się dzielić tą kompozycję, tak jak klatka filmowa, nadając troszeczkę inny, bardziej nowoczesny układ temu dziełu, a jednocześnie taki nastrój spokoju, melancholii w tym dziele. I nawiązania formalne z kolei do sztuki dawnej. I sztuka krytyczna powstała w latach 90. To jest termin stworzony raczej przez krytyków niż przez samych artystów, którzy nigdy nie tworzyli jakiejś zwartej grupy. Nie przedstawili jednego manifestu artystycznego, nie organizowali wspólnych wystaw. To znaczy, zdarzały się wystawy wspólne poszczególnych artystów, ale raczej nie zbiorowe całej grupy. Mówiono o sztuce krytycznej, że przedstawia nasze społeczeństwo okresu transformacji, kiedy społeczeństwo po przemianach politycznych, po odzyskaniu wolności, ale też otwierające się na zachodnie rynki, gospodarkę kapitalistyczną, próbujące tej kultury popularnej i masowej, która przychodziła do nas z zachodu. Sztuka krytyczna to liczne eksperymenty formalne. Często krytyka tradycyjnej obyczajowości, podejmowanie trudnych tematów, często związanych z ciałem, rozmaitymi mniejszościami, społecznym dialogiem. To również używanie, ale i badanie oddziaływania masowych mediów na społeczeństwo. To sztuka, która była polemiczna, była krytyczna wobec rzeczywistości do tego stopnia, że często uznawana była za skandalizującą. I tutaj mamy odniesienia rozmaite do sztuki dawnej, do awangard, do historii, do kultury popularnej właśnie w sztuce krytycznej. Grupa rzeźbiarska, czy instalacja Pawła Altamera pod tytułem Buryłacy. Tytuł wyraźnie odnosi się do słynnych buryłaków na Wołdze Illi Repina. To jest grupa rzeźbiarska stojąca obecnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Postacie,
które tutaj również kompozycyjnie nawiązują do tego dzieła Lepina. Postacie ciągną za sobą z wyraźnym trudem makietę owego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Twarze to są odlewy muzeum, osób zaangażowanych w tworzenie tego muzeum i rzeźba pokazuje, jak z wielkim trudem ten nowy projekt, tworzenie nowego miejsca dla sztuki współczesnej był realizowany. Także ten wysiłek logistyczny, organizacyjny jest tutaj przełożony na tę ciężką pracę osób, które to miejsce organizowały. Tutaj mamy rekonstrukcję choreografii Niżyńskiego do Święta Wiosny Strawińskiego. To było słynne dzieło muzyczne wielkiej awangardy, wywołujące na początku ogromny skandal, a choreografia Niżyńskiego chyba uznana za jeszcze bardziej kontrowersyjną od samej muzyki. Muzykę, która była bardzo silnie zrytmizowana, wydawała się być nieharmonijna, uznawano często wtedy za wręcz barbarzyńską, hałaśliwą, łamiącą dotychczasowe zasady harmonii muzycznej. Choreografię Niżyńskiego, bardzo charakterystyczną, bo tancerze tańczyli ze stopami zwróconymi do środka, zupełnie łamała dotychczasowe zasady klasycznego baletu. Odsądzano od czci i wiary jeszcze bardziej. Dzisiaj zarówno Święto Wiosny Strawińskiego, jak i choreografia Niżyńskiego są uznawane za arcydzieła, wielokrotnie odtwarzane czy rekonstruowane. I Święto Wiosny w wykonaniu Katarzyny Kozyry, to z kolei wykorzystanie nowych mediów, siedmiokanałowa instalacja wideo, zrealizowana dość trudną techniką animacji poklatkowej. Na niej są przedstawione ciała. Nagie ciała ludzi starych, ludzi chorych, ludzi niedołężnych, którzy wykonują poszczególne gesty z choreografii Niżyńskiego. Są im robione fotografie, a następnie właśnie tą techniką animacji te fotografie są składane w ów taniec, w tą choreografię, że wydaje się, że te postacie tańczą ową słynną choreografię Niżyńskiego. Natomiast ten efekt animacji poklatkowej sprawia wrażenie, że ten taniec nie wychodzi, nie jest ekspresją ich ciała, nie wychodzi jakby ze środka, tak? Nie jest takim naturalnym ruchem tancerzy, tylko oni sprawiają wrażenie marionetek, jakby działała na nie jakaś zewnętrzna siła, która porusza ich ciałami. I tutaj mamy dość częste w sztuce Kozyry właśnie skupienie się na problemie choroby, cierpienia, starości, śmierci i pewnego rodzaju ograniczeń cielesnych, które ten stan czy te stany ze sobą niosą. Tutaj ta słynna choreografia czy ten taniec oraz użyte środki pokazują, że w którymś momencie ten brak sprawności fizycznej czyni z osób starszych czy chorych właśnie rodzaj takich społecznych marionetek, które muszą polegać na tym działaniu z zewnątrz. Słynne Lego Zbigniewa Libery. Instalacja, która na początku wzbudziła ogromne kontrowersje przez połączenie niezwykle dramatycznego tematu, zagłady, z, wydaje się, błahą formą klocków Lego, zabawki popularnej, zabawki dziecięcej. Wydawało się, że artysta no wręcz drgi czy bagatelizuje problem zagłady. Jednak intencje, bo mówił o nich wielokrotnie, i odniesienia artysty były trochę inne. Jego uwagę zwrócił dokładnie ten napis, to założenie, Lego System, i odniesienie do opracowań filozoficznych i społecznych, których dokonali m.in. Hannah Arendt w Tworzeniach totalitaryzmu, czy Zygmunt Bauman w Nowoczesności i Zagładzie. Ci filozofowie zgodnie stwierdzali,
jak zresztą wielu innych analityków i krytyków, że zagłada nie była jakąś ekspresją barbarzyństwa, czystej nienawiści, niezorganizowanym wybuchem agresji, który doprowadził do tragedii. Nie, wręcz przeciwnie, była niezwykle precyzyjnym, przemyślanym od początku do końca, w każdym szczególe racjonalnym systemem. Systemem, który zakładał ekonomię, logistykę, propagandę, ideologię i cały system prowadzący od politycznego reżimu do owych fabryk śmierci, w których zakłada się dokonywała. I do tego racjonalnego systemu odwołuje się Libera, który niepokojąco zauważa cały czas w produkowaniu zabawek dla dzieci, że cały czas myślimy takimi kategoriami projektu, całości, racjonalizacji, systemu, chociaż już wiemy, że takie myślenie jest, czy bywa szalenie niebezpieczne. Prowokacje artystyczne, ale również religijne, również obyczajowe, również estetyczne w sztuce krytycznej i nie tylko. Sztuka krytyczna była często posądzana, czy oskarżana o skandalizowanie, o rozmaite prowokacje. Pytanie, które ja bym chciała postawić, to jest, czy prowokacja artystyczna, czy szok, czy wręcz skandal, to jest tylko i wyłącznie domena sztuki współczesnej. Wydaje się, że nie, że w kolejnych epokach historycznych można było bardzo wiele znaleźć dzieł, które były szokujące w danym czasie, w czasie swojego powstania lub później, a w tej chwili już w ogóle nie szokują, wręcz przeciwnie, stają się klasykami, są wpisywane do rozmaitych kanonów. Tutaj przykład malarstwa, późny renesans, wczesny barok, Hans Holbein młodszy, Chrystus w grobie, malarstwo na desce. To jest obraz malowany do kapitału pańskiego. Czy ten obraz w jakikolwiek sposób Państwa szokuje? Nie wydaje się w tej chwili, prawda, być obrazobórczy w jakikolwiek sposób. Dostojewski, patrząc na ten obraz, powiedział, że obserwując go można stracić wiarę. Ten obraz łamał, a Dostojewski żył przecież jednak sporo później po Holbeinie. Ten obraz łamał pewne reguły ikonografii zakładane przez Kościół. Chrystusa należało przedstawiać jako zmartwychwstałego, ewentualnie ze znakami męki lub w grobie tak jakby spał. Natomiast twórcy, malarze renesansowi byli świetnymi anatomami. Oni doskonale znali już ludzkie ciało. Jeżeli przypatrzymy się temu obrazowi, to widać na przedstawionym ciele wyraźne plamy opadowe. Widać pośmiertne zesztywnienie, owo zapadnięcie rysów charakterystyczne dla osoby zmarłej. Zmarłej dłużej niż 3 dni zresztą. Nawet te gesty przykurcze rąk są charakterystyczne właśnie dla osoby zmarłej i to zmarłej dokładnie taką śmiercią. Dla Dostojewskiego ten obraz krzyczał. Coście zrobili? Zabiliście Boga, on nie zmartwychwstanie. Przecież widać, to jest zamęczony człowiek. A Dostojewski to przecież są pasy wyrażania wątpliwości, tak? Czy Bóg istnieje, co jeśli Boga nie ma, czy wszystko wolno. To jest pytanie o zupełnie zasadnicze wartości kulturowe. Tutaj mamy zestawienie Madonny w ekstazie XVII-wiecznego obrazu i dzieła, czy instalacji Jacka Markiewicza, która w zeszłym roku wzbudziła ogromne protesty w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, mimo że była to praca sprzed 20 lat, praca dyplomowa Markiewicza. Oczywiście kontrowersje wzbudziło to, że nagi artysta pieści średniowieczny krucyfiks.
Jeśli porównamy ten obraz z Madonną w ekstazie, który nie wydaje się już nas szokować tak bardzo, to zobaczymy tutaj biblijną Marię Magdalenę, która przedstawiona jest w niezwykle zmysłowy sposób, do pasa naga, z piękną skórą, zmysłowo spływającymi na piersiach włosami, i to ekstazę niemalże erotyczną, a do nagiej piersi przytula krucyfiks. Z kolei aniołowie koronują ją koroną z lilii, czyli symbolem niewinności. Z punktu widzenia mistyków, taka ekstaza religijna była w jakiś sposób porównywalna do, w sposób zmysłowy, do ekstazy niemalże erotycznej. Była stanem takiego absolutnego uwielbienia i zjednoczenia się z Bogiem i jako taka nie szokowała. Tutaj mamy jedno z najbardziej kontrowersyjnych dzieł sztuki krytycznej, Pasję Doroty Nieznalskiej. Wystawienie tego dzieła zakończyło się nie jednym, ale serią procesów, początkowo skazaniem, później w apelacji uniewinnieniem artystki, obrażonej m.in. o obrazę uczuć religijnych. Sama artystka zaprzeczała, jakoby jej intencją była obraza uczuć religijnych, a krytycy zwracali również uwagę na to, że nie mamy tutaj do czynienia z krzyżem łacińskim. Według tradycji Kościoła na krzyżu łacińskim został ukrzyżowany Chrystus, tylko z krzyżem greckim, równoramiennym, który w ikonografii symbolem doskonałości po prostu. A